I dzień dobry, witam wszystkich. Ważysz się ze mną walczyć? Jestem gotowy. Ważę się kontynuować tę serię. Kontynuujemy ją zatem, zaczynając misję. Napadu na powóz, tak? Zapobiegając dotarciu powozu z amunicją do celu, wesoła kompania z pewnością zmniejszy skuteczność łuczników wroga. Oczywiście sami sporządzą sobie strzały, ale zajmie im to jakiś czas. Nie są tylko pomarańczowi, także nie tak źle. Szybko, wracaj tu. Tu jest jedna tarcza do zdobycia. W zasadzie tylko jedna. O tam! Spadam! O tam! Tak jest! O tam! Spadam! Czemu spadam? Spadam to jest przecież komendały ten. Znaczy mówię, gdy ucieka. Rozejrzeć się! Już! Czym jest pod kogoś wybrane? O, dobra. Jakie działania trzeba wykonać tutaj? Może takie? Nie. No, chodź malutki. Słabo go ogłuszyłem, nie? Co on wyprawia? No, chodź malutki. Słodkich snów. Dobra. Teraz persiesiek tak wyjdzie. Powiążemy ich tutaj. Będę tym razem dobry. Nie będę będę próbował nie zabijać. Robin Hood. Ktoś ty? No to ja, chodź tutaj. Broń się. Zobaczy. Pięknie, pojechany. Powiążemy go. I zabierzemy. Cielsko. Teraz tak, tutaj można coś zrobić, tak? Spuszczą się chyba nasi i będą zabijać przeciwników. No to dobra. Walczcie! A tam jeszcze jest ta tarcza. Stój, księże! Zaraz! Jeszcze ci pokażę, zobaczysz! Tutaj sierżanta. Kto tam idzie? Pokaż! Wybacz, mały. Broń się. Ban to boli! Nie, nie, nie. Tym. Tak. Wybacz, mały. No, chodź, malutki. To boli! Dobrze. Jeszcze jeden. Jeszcze okay. Ci pokażę, no, chodź, zobaczysz. Malutki. To boli, to boli! Do słodkich snów. Polegli. Tak jak chciałem. Możemy ich nawet powiązać, bo jak widać tutaj nikt więcej nie dochodzi. Co? Ten bradzieżek tak, to on chyba urywa ten kawał sznura, który przepasa jego ogromny, przeogromny brzuch. Ma w końcu tego sznura tam tak dużo, że starczy mu na powiązanie wszystkich ludzi, którzy są w danej chwili w okolicy. Tam jest tuszowiec. Tutaj też mogę strzelić, ale nie wiem, co się stanie. Ktoś tu? Stój, kmiocie! Zaraz! Tam są wrogowie! Jest, po
Małem go. Teraz ci zmordują strzały na tuszowca na pewno. Chyba, że go uderzymy. Ktoś ty? Zaraz, tam są wrogowie! Jeszcze zobaczysz! Chodź, malutki. No, chodź, malutki. Wróg! Do ataku! Zabieramy tuszowca! A ci jakoś olali to wszystko w ogóle, co tu się działo. Zacny rycerz przeżyje tą walkę. No i nie zdobyłem tej tarczy z jakiegoś powodu. O, schowałem się za drzewem i ten mnie nie widzi. Ale jaja, nawet to przypadkiem mi całkowicie wyszło. Wybacz, mały. Co on wyprawia? No, chodź, malutki. Jest tam ktoś? Zaraz, tam są wrogowie! Mały Johnie, cofa się. Broń się. Chodź! O jeden problem mniej. Tuszowiec powinien ruszyć. Stój, gniocie! Wróg do ataku! Słodkich snów. No nie chciał ruszyć, to nie. Dobra, tu jest jeszcze jeden, także jego też pojadę. Ten się nie obraca nawet w ogóle to, że nigdy się nie ma co nim przyjmować. Czy ktoś tu miał pieniądze? Ten miał pieniądze. Słodkich snów. Zrobione. Powóz nigdy nie dotrze do celu. Misja zakończona, ale wkurzony szeryf. I co, i teraz trzeba zabrać te strzały? Tak, żeby... Żeby zdobyć tą kolejną tarczę? No tak, tylko że ja nie mam miejsca, nie? Ale dobra, to powywalam strzały, które mam w takim razie. Nie ma w kogo strzelić. Nie ma w kogo strzelić i przez to nie mogę wypełnić tego zadania. Twórcy gry nie przewidzieli tej sytuacji tutaj zbyt dobrze. Mogę jeszcze tak się poratować, spróbujmy. Już przez chwilę miałem nadzieję, że tych strzał jest więcej i jest tyle samo, co tych tarcz. Ale nie. Jest o jedna mniej. Dobrze. Tuszowca może nie budźmy. Ale jeżeli tamten gościu wstanie, to będę w stanie jeszcze w niego wystrzelić strzały. Chociaż tutaj jest więcej ich. I obudzenie tuszowca byłoby jednak dobrym pomysłem, ponieważ w niego mogę strzelać tyle, ile chcę. To w dobrej sprawie. No nie zdobędę tej ostatniej tarczy, no co za gunwo. No jest po prostu to... A, dobra, można tak zrobić. Veni, Vidi, wymyśliłem. Ktoś ty? Obudził się ten. Zaraz! Tam broń są się. Wrogowie! Zdechniesz, czy co? I to chyba było max, na co można było uzyskać z tej misji, także zakończmy ją. Transport amunicji nigdy nie dojdzie do celu. Bez łuczników regiment wroga szybko ulegnie Ranulfowi. Dzięki temu sojusznicy uzyskują przewagę nad swoimi przeciwnikami. Pomogliśmy przeciwnikom regimentu.
Ważysz się ze mną walczyć. Broń się lub giń. Nie, to nie będzie ciekawego. Zejdźmy stąd. I jeszcze jedną tarczę trzeba zrobić. I mogę jeszcze jedną misję wziąć. Posiłki dla księcia Jana, poborca podatkowy. Posiłki tym razem zrobiłem. Książę Jan wezwał posiłki, jednakże żołnierze ci wprowadzeni w błąd przez jednego ze zwolenników hrabina wpadną za zasadzkę. Broń się lub giń! Jestem gotowy! Dobrze, ekipa ta sama. Ważysz się ze mną walczyć? Broń się lub giń! Ważysz się ze mną walczyć? Broń się lub giń! Wróg jest już wystarczająco silny. Ja to czekałem, aż się skończy muzyka, nie? Wróg jest już wystarczająco silny. Ta grupa żołnierzy nie może dołączyć do pozostałych wojsk. A przynajmniej nie bez poważnych strat. A mamy zabijać. Żołnierze! Do ataku! Rozejrzeć się! Już! Się te drewna wywaliły chyba nieodpowiednio. Sprawdź tamto miejsce! Tak jest! O tam! Tak jest! Rozejrzeć się! Już! Straże do mnie! Tak, tak. Dużo ich, ale słabiej. Banda nierobów! Ktoś wpadł już. W dziurę. Gdzie jest Robin, bo nie widzę. Tutaj. Mały John. Tutaj. Will jest tu. Henry Strumyk jest tutaj, w słabym miejscu, trochę. A nad tym to w ogóle jest starczą, nie? No dobra, zapiszmy grę w takim razie. 37A. I spróbujemy... Może... zacząć. Koniczyna tam jest. Na pewno ją trzeba będzie zabrać. Może jak wyjdę Willem. Tutaj. Uda mi się tego udusić? Widziałem cię! Nie, on jakoś bardzo źle poszedł. A tu jeszcze jedna koniczyna jest. Zostań w zasięgu strzału, śmieciu. Zapomniał. Tak? Zapomniał. Widziałem cię! Przypomniał sobie. Chodź, pomacam cię moim cepikiem! Chodź, pomacam cię moim cepikiem! Dobra. Dwóch leży. Pomacam cię moim cepikiem. Chodź. Czy on śpi? Chodź, pomacam cię moim cepikiem. Podejdź bliżej i zobacz. Chodź, pomacam cię moim cepikiem. Do broni! Stój, bo strzelam. Kusznicy. Ej, na służbie się nie śpi! Zapomnieli. Chodź, pomacam cię moim cepikiem! Co on nie wyprawia? Nie ruszaj się! Chodź, pomacam cię moim i cepikiem! I dookoła, jeszcze raz. Opanuję się. Zadowolony? Pokonani, ale mój jest bardzo ranny. Zaczekaj! Masz zamiar wstać? Obudził kolegę. Chodź, pomacam cię moim cepikiem! Jeszcze zobaczysz! Może za szybko, ale jak wydajnie. Doskonale. Ale bardzo kiepsko z nim. To nic nie szkodzi, bo... zaraz wymyślimy, jak go tutaj... uzdrowić, albo po prostu wyjdziemy kimś innym, tak? Z zarośli. Na przykład tak. Następny.
I tak. Następny. Co on tam robi? Broń się. Powoli, powoli. Co on wyprawia? Jeszcze zobaczysz. Co on tam robi? Jeszcze ci pokażę, zobaczysz. Powoli. Kto teraz? Broń się. Chodź. To jest taka misja, w której można dużo drobnicy załatwić. Tam są. Tam są. Do broni. Jeszcze zobaczysz. Niżej. Broń się. Dobrze. O, już dwie tarcze mam w ogóle zdobyte. Nawet się nie zorientowałem kiedy. Broń się. Jeszcze ci pokażę, zobaczysz. Zmęczył się robi? Następny. I tego jeszcze. Widziałem cię. Broń się. No, zdziel go tym kijem, co jest. Nie dostaniesz mnie. No jeszcze tego chyba trzeba. Tam są! Do broni! Widziałem cię! A, tutaj jeszcze jeden. Ała, stań do walki, tchórzu. Celowałem. Doskonale. Nieliczni ocalali będą zbyt zmęczeni, by pomóc wrogowi. Misja zakończona. Żegnam. Rozbicie oddziału posiłkowego z pewnością wpłynie na obniżenie morale przeciwnika. I zginęło 7 ich. Ale nasi trochę oberwali. Im będzie trzeba teraz ich podleczyć. Miło z twojej strony, ale radziłem sobie. Dobrze. Broń się lub gin. Braciszek, tak. Broń się lub gin. I znowu w drogę. Raz będzie jeszcze jedna misja w lesie, prawda? Dzięki pomocy Robina i wysokiej kompanii Derby obroniło się przed atakami wroga. Sprzymierzeńcy Robina są pewni siebie. Wygląda na to, że uzurpator traci siły. No i znowu powóz lub dobrze chroniony powóz. Robimy dobrze chroniony powóz. Broń się, lub Marion sobie odpuścili tę misję. Dobrze, tak trzymać. Broń się lub gin. Natomiast my pójdziemy znowu z standardową ekipą. Dalej. I tu zapewne będą czerwono-czarni znowu, nie? 37B. Ale zrobimy przerwę.